wojnie i ruszył Piłsudski z wojskiem na Warszawę, sprawił Moskalowi belisko kromę. Oj da dana, kompanio kochana, nie ma pieprza, nie, oj nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, przecież jednak dojdziem, byleby i w nogę. Oj da dana, kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie. Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Oj da dana, kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, oj nie. A ty grusz, mruć jasieńku z tej wojenki już. W imieniu mieszkańców gminy Skrzyszów pragniemy złożyć panu szczere, serdeczne i z głębi serca płynące życzenia imieninowe. Życzymy długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem. Życzymy pogody ducha, ludzkiej życzliwości, siły i niewyczerpanej energii oraz wytrwałości w podejmowanych wyzwaniach. Życzymy satysfakcji z pracy, realizacji zamiarów i planów oraz wielu lat efektywnych działań. Szanowni Państwo, od lat 60. XIX wieku przyjął się w Wielkopolsce, a potem rozlał się na całą Rzeczpospolitą już po odzyskaniu niepodległości zwyczaj rogali świętomarcińskich. I zapraszamy do poczęstunku, ale jeszcze oddaję głos panu wójtowi. Rzeczywiście spora niespodzianka, ale chłopak się wcale nie pomyli, proszę państwa, bo na drugie mam na imię Wojciech. Marcin Wojciech Kiwior, więc wszystko jest na miejscu.
Przede wszystkim dziękuję wspaniałej młodzieży, cudownym nauczycielom, rodzicom, opiekunom, panu dyrektorowi, księżom, księdzu proboszczowi, wszystkim, którzy odprawiali dzisiejszą Eucharystię, pocztom sztandarowym, ochotniczym strażom pożarnym, szkołom, pszczelarzom, bractwu kurkowemu, wszystkim, którzy przyszli i cieszę się, że możemy wspólnie świętować. Nie przedłużam, bo było coś dla ducha i to bardzo mocno dla ducha, myślę, że każdy to z nas poczuł, ale teraz musi być coś dla ciała, dlatego cieszę się, świętujmy, bawmy się, wszystkiego dobrego. Stowarzyszenie Cukierników w Polsce rozpoczęło tradycję właśnie na świętego Marcina wypieku tych rogali. One są nadziane słodkim makiem i są rozdawane ubogim, natomiast zamożniejsi mogą nabyć, wrzucając do puszki wolny datek. Ta pogoda nam sprzyjała. Życzymy udanej, naprawdę udanej rocznicy odzyskania niepodległości. Proszę Państwa, spróbujcie w domach rodzinnych po powrocie stworzyć taką atmosferę, żeby zapanowała autentyczna radość. Jeszcze proszę orkiestrę o 100. Dziewczyny, bierzcie śmiało. Nie ma co. Nie, już. Thank you.